Siemanko, słuchajcie, chciałem Was zapoznać z moim nowym dziełem, nowym projektem, nowym tworem, nad którym pracowałem ostatnio jakiś czas, a dokładnie jest to moja nowa strona internetowa. Ale nie chodzi o to, że to jest strona internetowa, tylko jest to przede wszystkim platforma dla moich podopiecznych, gdzie. Będziecie mogli znaleźć swoją własną dietę w nowym wydaniu, które będzie dla Was wygodne. Jak wiecie, zawsze kierowałem się tym, żeby w diecie, którą rozpisuję, była różnorodność, żeby był wybór, żebyście sami mogli ją w pewnym stopniu konstruować poprzez wybór różnych składników pokarmowych, które Wam rozpisuję. Ale często okazywało się, że gdzieś tam dla Was to było troszeczkę za trudne, nie wszystko było do końca jasne, i dlatego właśnie powstała ta strona, żeby Wam wszystko ułatwić. Tak więc dietę dalej rozpisuję ja, pracujecie oczywiście ze mną, z nikim innym, żadnym moim sztabem ludzi takiego sztabu nie mam, ale cały proces będzie dla Was znacznie łatwiejszy. Znacznie łatwiejszy oznacza to, że po rozpisaniu diety w dowolny sposób będziecie mogli zamieniać produkty na zamienniki, które będą dla Was smaczniejsze niż te, które rozpisałem. Baza produktów będzie systematycznie rozwijana, będzie coraz większa, więc będzie coraz więcej ciekawostek. Oczywiście oprócz diety, to nie jest wszystko. Znajdziecie tam przepisy, które będę systematycznie dodawał, będę starał się robić to co tydzień regularnie. Atlas ćwiczeń, które również będę systematycznie powiększał, chociaż już tam macie fajną batę ćwiczeń, która ułatwi Wam trenowanie. Wiem, że nie każdy z Was ma możliwość trenowania z trenerem face to face. Dlatego myślę, że właśnie ten atlas ćwiczeń pomoże Wam. Szczególnie, że dodam do niego jeszcze dodatkowy opis, w którym dowiecie się, na co uważać, jakie błędy można zrobić, no i po prostu to zrobić, żeby Wasza sylwetka kształtowała się lepiej. Dodatkowo jeszcze znajdziecie tam mnóstwo artykułów. Obiecuję Wam, że będę dodawał je systematycznie na różne tematy związane z treningiem, z dietą, z suplementacją. Więc ta strona przede wszystkim ma być taką moją wiedzą. Którą chcę oddać wam i będzie bardzo mocno merytoryczna, bo jak wiecie, mój profil raczej nie jest merytoryczny. Jest bardziej o mnie. Dlatego postanowiłem zrobić coś, co właśnie pokaże ten mój kawałek mojego merytorycznego życia, który chcę Wam oferować. Mam nadzieję, że strona Wam się spodoba, że znajdziecie tam fajne rozwiązania dla siebie, a jak coś by było nie tak, to przecież jestem tutaj po to, żebyście dali mi o tym znać. Na razie piona.